Cześć moi mili, z tej strony Wojtek z kanału Centro Jestestwo, a w dzisiejszym filmie będę rozsiewał dobre wieści, dobrą nowinę. Mianowicie, kochani, przestrzeń nam sprzyja i być może już to odczuwacie w swoich wnętrzach i w tak zwanych zewnętrzach. Być może dopiero to do Was przyjdzie, ale jeśli zdecydowaliście się podążyć wraz z drogą, powiedzmy, ewolucji, to bądź pewien, że jeżeli tylko wykonasz pewne podstawowe rzeczy w swoim życiu, to reszta już będzie dosłownie historią, tak, która będzie się toczyć. Więc zapraszam Cię, mój drogi i moja droga, na to piękne spojrzenie, na ten piękny punkt widzenia i do treści filmu. Na początek, kochani, chciałbym Was zaprosić na grupę Centro Jestestwo na Facebooku. Grupa rozrasta się, co mnie ogromnie cieszy. Jest nas coraz więcej, powoli malutka społeczność się tworzy. Jesteśmy nastawieni bardzo prorozwojowo, bardzo się wspieramy, tworzymy piękną przestrzeń. I cóż, są tam warsztaty cyklicznie, wykłady, medytacje, więc cały czas coś się dzieje. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi tematami, to z chęcią Cię tam powitamy. Zapraszam również na mojego bloga centrojestestwo.pl oraz na warsztaty, które organizuję 23 maja o godzinie 11. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom poprzedniej edycji warsztatów. Stworzyliśmy naprawdę niesamowitą energię grupy. Sam byłem w szoku. Natomiast już teraz żyję w przekonaniu, że to będzie powtarzalne, więc jeżeli chcesz przeżyć dużą dawkę motywacji do życia, dowiedzieć się ciekawych informacji, zastanowić się, w jaki sposób Ty możesz przyspieszyć własny proces dochodzenia do szczęścia, do życia na tak zwanym magnesie, czyli bycia chodzącym prawem przyciągania, to zapraszam Cię, mój drogi i moja droga, na te warsztaty. No, a my startujemy z treścią filmu. No kochani, zastanówmy się w ogóle, co to oznacza, że rzeczywistość nam sprzyja. Jaka rzeczywistość nam sprzyja i w ogóle z czym to się je, tak? Tak gadamy, nie, że przestrzeń się zmienia, że rzeczywistość nam sprzyja. Tymczasem, moi mili, to ma bardzo konkretne koligacje z fizyką, tak? Z nauką i z tym, że nasza matka Ziemia jest po prostu świadomą istotą. Ja już to się postaram wyjaśnić najlepiej, jak potrafię i na bazie mojej wiedzy najlepszej, jaką mam. Kochani, zacznijmy od tego, że na poziomie kwantowym, czyli na poziomie subatomu, nie istnieje coś takiego jak podział, tak? Nie ma podziału na nasze fizyczne ciało bądź na jakąś rzeczywistość zewnętrzną. To jest wszystko jedna wielka zupa energii. Tam są tylko, w tej przestrzeni są tylko fluktuacje kwarków, tam są wahania, drżenia pola elektromagnetycznego. Oczywiście na potrzeby tego filmu ja to wszystko upraszczam. To wszystko jest opisywane wzorami, opisywane wykresami. Można sobie do tego dojść w filmach, w książkach, jeżeli macie taką chęć. Na potrzeby tego filmu wystarczy taka obrazowa informacja, że to jest po prostu tętniąca energią próżnia, tak? Na poziomie subatomowym. Cała zabawa w stworzenie hologramu informacyjnego zaczyna się właśnie od atomu. Z tym, że sam atom w swojej naturze jest czystą probabilistyką, czyli mamy tylko pewien proton, tak? I w szkole się uczyliśmy, że wokół protonu krążą elektrony. Tymczasem te elektrony nie są jakimiś stałymi cząstkami, tylko mają naturę korpuskularno-falową, czyli są albo cząstką, albo falą. Tak naprawdę jednocześnie są jednym i drugim. I patrząc na elektron, czyli dostrzegając go w tym polu prawdopodobieństw wokół protonu, jeżeli już go złapiemy gdzieś tam wokół protonu, to nie możemy zmierzyć jego energii. Natomiast kiedy nie wiemy, gdzie on jest, to on emanuje konkretną energią polem, tak? Więc mierzymy albo jego energię, albo jego położenie. Eksperymenty dowiodły, że to właśnie sam akt obserwacji, tak? Czyli to, czy ktoś patrzy na ten proton, definiuje to, w którym miejscu znajduje się elektron, albo jaką ma energię. No i to jest ciekawa koligacja, bo się okazuje, że intencjonalnie obserwator dosłownie definiuje obserwację, tak? Można to rozszerzyć na szerszy kontekst i tak to działa również w moim świecie. Ja w to głęboko wierzę, że po prostu my, ludzie, swoją intencją, jako organizmy, które składają się z tej nieoznaczoności w pewnym sensie, tak? Ponieważ no, tak działają atomy, tak działa świat kwantów, tak działa świat atomowy i subatomowy.
A my się z tego składamy, tak? Jesteśmy po prostu złożeni z tych atomów. I przenosząc to również fraktalnie w skalę wyżej, czyli że wszechświat jest zbudowany na zasadzie podobieństw, my również jesteśmy taką dość mocną probabilistyką i to się przejawia w naszym świecie. Natomiast co jest istotne, kochani, my naszą intencją, z poziomu właśnie intencji, z poziomu chęci, możemy zapładniać to kwantowe pole i to kwantowe pole sterowane przez jaźń kosmosu, przez wyższą inteligencję. Wszechświat notabene jest wielką siecią neuronową, tak? Sterowane, to kwantowe pole sterowane przez tą jaźń kosmosu po prostu samo znajdzie ścieżki, w jaki sposób zamanifestować te intencje w naszym życiu. Warto teraz przejść do punktu, w którym to człowiek posiada toroidalne pole wokół siebie, tak? Może inaczej, ciało energetyczne posiada wszystkie informacje o ciele fizycznym i odwrotnie, tak? Jest to po prostu reprezentacja naszego fizycznego ciała w różnych jakby lżejszych, w cudzysłowie oczywiście, energiach, tak? Emanujemy tym polem elektromagnetycznym i to pole elektromagnetyczne jest dosłownie sprzężone z polem elektromagnetycznym Ziemi. I w tym kontekście Ziemia jest serwerem naszego doświadczenia, tak? Ponieważ manipulując polem elektromagnetycznym naszym, manipuluje ona bezpośrednio naszym ciałem fizycznym. Tak działa stworzenie, tak? Że wszechświat doświadcza siebie od środka, czyli że my jako ludzie, czyli osobne wszechświaty doświadczające jakby wszechświata przez właśnie skórę i postać ludzką, doświadczamy tego życia zamknięci jakby w obwodach wyższego wszechświata, czyli naszej Matki Ziemi. Kochani, czym jest sprzężenie zwrotne rzeczywistości, bo to jest bardzo istotne na potrzeby tego filmu, tak? Jak działa ewolucja? Ewolucja to jest ciągła wymiana informacji pomiędzy właśnie tymi fraktalnymi poziomami stworzenia, tak? Czyli jeżeli człowiek jest indywidualnym wszechświatem, tym podwójnie toroidalnym, tym toroidalnym polem, tak? I wymienia on informacje z toroidalnym polem Matki Ziemi, to sprzężenie zwrotne ma jakieś odświeżanie, że tak to nazwę, tak? Czyli ten ekran holograficzny naszej rzeczywistości odświeża się z jakąś tam prędkością, tak? To jest często, wiecie, na monitorach macie na przykład 90 Hz, no nie, 60 Hz, z taką częstotliwością odświeża się ekran, czyli migają te wszystkie kropki na ekranie, z taką częstotliwością pojawiają się piksele, to sprawia złudzenie po prostu, że coś jest płynne, tak? Tak samo w grach mamy 60 klatek na sekundę, tak się przyjęło, że 60 obrazów na sekundę pofragmentowanych daje pełne uczucie płynności. No to w nowym modelu fizyki, kochani, rzeczywistość odświeża się z prędkością czasu Plancka, tak? Czyli bardzo, 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 bardzo szybko. Gdzieś tutaj będzie się teraz wyświetlała ta wartość i później się wyświetli wartość, ile razy na sekundę się odświeża rzeczywistość, że tak to nazwę. Więc szybkość odświeżania, czyli raz na taki czas twoje pole elektromagnetyczne wymienia informacje z polem elektromagnetycznym Ziemi i odwrotnie, tak? To jest cykl wymiany informacji, więc to się dzieje non-stop. To jest płynne, to zostało stworzone tak, żeby to było płynne, tak? Czas jest tak niewielki, tak mały, że na potrzeby naszego doświadczenia ziemskiego to jest po prostu niesamowita płynność, tak? Kochani, to polega na tym, że wiecie, my projektujemy nasze pole elektromagnetyczne na podstawie naszych doświadczeń, tak? Z naszej perspektywy, jeżeli wzięlibyśmy człowieka, nie ma czegoś takiego jak zewnętrzny świat, tak? Wszystko, co przeżywamy w naszych wnętrzach, to są tylko nasze emocje, nasze myśli i nasze odczucia. Nawet jeżeli zamkniesz oczy i zastanowisz się, czym jest właściwie świat zewnętrzny dla ciebie, to możesz skonstatować to do tego, że wszystko jest dosłownie impulsami elektromagnetycznymi odbieranymi przez twoje zmysły, tak? Czyli to są pewne sygnały odbierane przez twoje ciało, dostarczane do twojej mózgownicy, która to przetwarza i interpretuje w określony sposób, dlatego możemy doświadczać tak zwanego świata fizycznego w złudzeniu. Zastanów się, takie zadanie dla ciebie, zastanów się, co by było, gdybyś został odcięty od wszystkich zmysłów, tak? Gdybyś nagle przestał słyszeć, przestał widzieć, przestał móc czuć dotyk, smak i węch, tak? Co by się stało? W jakiej próżni byś zawisł? Ja myślę, że głęboko w to wierzę i to jest stan medytacyjny bardzo głębokiego transu, kiedy ludzie po prostu łączą się z kwantowym polem, kiedy stajesz się czystą świadomością, kiedy jesteś odcięty od iluzji zmysłów. Iluzji bardzo realnej, ale jednak holograficznej iluzji, tak?
A więc, kochani, jeżeli mamy to pole toroidalne, tak, które wymienia informacje, my jesteśmy tym. To jest klucz, tak? To jest to, o czym mówię w swoich filmach. Mamy pełną odpowiedzialność za swoje toroidalne pole, czyli za naszą istotę, czyli za to, jak odbieramy i co projektujemy w tak zwany świat zewnętrzny. Z tym, że wiecie, jesteśmy również podłączeni do serwera Matki Ziemi, która jest osobną, inną, indywidualną istotą z innymi planami doświadczeniowymi, inną drogą ewolucyjną, inną duszą, innymi strukturami, robi inne rzeczy i gra inną rolę, tak, w tym doświadczeniu iluzji. I ona ma swoje zadania, więc wiecie, tak to jest właśnie z tym przejściem, tak? Czym jest to szumnie zwane przejście, tak, do tak zwanego 5D? Kochani, to jest nic innego jak decyzja samej matki, tak? Jak decyzja Ziemi, że dzięki naszym staraniom również, według różnych źródeł stanowimy różny procent jakby tego doświadczenia ziemskiego. Przyjmijmy, że jest to 60, jest mi to również bliska wartość. W każdym razie mamy realny wpływ na doświadczenie Ziemi jako jej komórki, tak, świadome, że pomogliśmy jej poprzez rozwój naszej świadomości indywidualnej podjąć decyzję o tym, że ona również jako istota duchowa wzrasta. Więc dopóki, kochani, nie było tego, tak? Dopóki byliśmy pozostawieni sami sobie i dopóki Ziemia w pewnym sensie doświadczała również w traumie, czyli doświadczała w pewnym spektrum nieświadomości, dopóty nie byliśmy wspierani przez przestrzeń. Natomiast teraz, kiedy Ziemia zdecydowała się wyewoluować, to uwierzcie mi, w tym sprzężeniu zwrotnym rzeczywistości, w tej wymianie informacji, tak? Nasze decyzje zawsze będą przyspieszane już teraz do rozwiązania. Czyli to przyspiesza w taki sposób, że Ziemia idzie w jednym kierunku, tak? Dlatego widzimy teraz takie rozwarstwienie, że ci ludzie, dlatego widzimy rozwarstwienie coraz większe pomiędzy osobami, które decydują się pozostać w pozornej strefie komfortu systemu i doświadczać traumy, a ludźmi, którzy z tej traumy chcą wychodzić i pragną iść do światła tak zwanego, tak? Więc kochany człowieku, piękna informacja dla ciebie, że jeżeli decydujesz się wejść w światło, decydujesz się odrzeć z tej traumy, to jesteś w pełni wspierany przez wszechświat. Wszechświat reprezentowany przez Matkę Ziemię u nas tutaj w lokalnym doświadczeniu, tak? I jesteś wspierany również przez pole kwantowe, jesteś wspierany przez Boga, przez całe stworzenie. Więc ja to często powtarzam, że poddają się tylko ci, przegrywają, czyli nie dochodzą do celu tylko ci, którzy się poddają, więc jeżeli tylko będziesz wytrwały w swoich dążeniach, to wszystko zacznie się układać. Przestrzeń przyspiesza, więc potrzeby, czyli rzeczy, których ty potrzebujesz, żeby w pewnym sensie uzdrowić swoją traumę, bo to chodzi tylko o to, o uwolnienie się z trudnych emocji, o oczyszczenie energii w swoim ciele fizycznym, dosłownie, tak, skumulowanej przez doświadczenie systemowe. Jeżeli tylko się otworzysz i będziesz szedł dziarsko, odważnie do przodu, to rzeczywistość coraz szybciej i szybciej będzie dawała ci rzeczy, które będą tą traumę mogły z ciebie uwolnić. I to jest teraz twoje zadanie, żebyś się w pełni otworzył na przepływ tej energii, która do ciebie przychodzi, tak? Opór jest domeną systemu. Opór jest stanem, z którego już teraz wychodzimy, tak, mój drogi i moja droga, więc to nie jest potrzebne, to wszystko są emocje wartościujące, to wszystko jest ego, którego już nie chcemy w naszym życiu, a na pewno nie w takiej formie, w jakiej ono było, tak, więc odważmy się iść ku szczytnym celom, tak, ku poprawie naszego życia. Moi mili, moje osobiste doświadczenie teraz po warsztatach i po tym, że nawiązuję współpracę z pięknymi ludźmi, tak, Sylwia Sadowska z blogu W Przestrzeni Serca, Mateusz Kozłowski, Grupa Wszechjaźń, Wszechmiłość i Anna Jaszczot, Instytut Świadomości, tak, będziemy robić piękne rzeczy, już były wywiady, mamy plany, więc łączymy się w grupy i ta energia po prostu rośnie. Ja wiecie, to wszystko było do tej pory jakby, ja jestem, moim konikiem jest świadomość, tak? Ja tutaj jestem, ja się przebudziłem ze strony świadomości. To był ciężki kafar, grom z jasnego nieba dla mnie, ale u mnie przebudzenie nastąpiło ze strony świadomości, tak? Ja się mentalnie otworzyłem najpierw, dopiero później podłączają się wszystkie moje inne rzeczy, czyli serce. Serce jest u mnie drugim w kolejności, powiedzmy, istotnym elementem układanki mojego przebudzenia. Natomiast ja do tej pory głęboko czułem to na poziomie, powiedzmy, właśnie mentalnym i takiego przeczuwania, takiego rdzennego przeczuwania, że to jest możliwe. Natomiast, kochani, ja dopiero od 2-3 tygodni przeżywam to wszystko sercem.
ja czuję, że moje serce to jest dopiero taka słomeczka przepuszczania tej energii, tak? A już teraz po prostu czasami jak ją czuję, to mnie zatyka. Jak ja sobie wyobrażam, że to jest dopiero początek podróży, to się wiesz, mind blowing, co się w ogóle stanie potem, nie? Że kiedy my się zaczynamy grupować, to ta energia się multiplikuje i to tysiąc, milionkrotnie, no nie? Więc tak ważnym jest, żebyśmy tworzyli społeczności ludzi przebudzonych, wtedy jesteśmy dosłownie jak reaktory tej miłości, jeśli jesteśmy w grupie, tak? Dlatego to jest takie ważne. Jesteśmy jak cyklon, który porywa innych ludzi. Im większy cyklon, tym większy zasięg. I co najlepsze, kiedy jesteśmy naprawdę w czystej intencji, takiej czystej, rdzennej intencji, żeby żyć szczęśliwie, żeby pomagać, to jesteśmy, kochani, nietykalni, tak? Nic nas nie może zatrzymać już wtedy. Jeżeli idziemy z sercem na dłoni, to nic nas nie zatrzyma, tak? Więc zachęcam cię, mój drogi i moja droga, daj sobie szansę, tak? Rzeczywistość naprawdę nam sprzyja. Bóg chce doświadczać życia w ciele ludzkim. Bóg chce wzejść tutaj po prostu i bez pośredników doświadczyć świata. Na razie jego kanałami, filtrami, żeby nie zakłócić jego czystości energetycznej, bo Bóg to jest transformator energii, tak? To jest źródło, to jest energia. No dobra, nieważne, ja sam nie wiem, ale tak czuję, nie? Że to jest po prostu coś niesamowicie silnego i jakby się tam wdarła tylko jakaś delikatna anomalia, to źródło by było niestabilne. Jakby ten reaktor dupnął, to by był koniec wszystkiego, więc no, nie można sobie na to pozwolić. I tutaj zostały wprowadzone systemy zabezpieczające, jak różne struktury energetyczne, czyli naddusze, dusze i tak dalej, które dosłownie blokują dostęp tego śmiecia doświadczeniowego, w cudzysłowie oczywiście, bo to wszystko jest potrzebne, ale tej ciężkiej, traumatycznej, trudnej energii, tak? Blokują ten dostęp, więc to my musimy oczyścić kanał. Jeżeli kanał będzie zabezpieczony i oczyszczony, wtedy ta energia boska na nas wstąpi. I tak to działa, kochani. To jest to, tak? Kiedy Bóg może zejść do samego dołu i przejawić się w człowieku, który jest dosłownie stworzony do przejawienia energii boskiej. To jest kunszt ewolucyjny i to jest to, tak? Żeby Bóg, jeżeli Bóg może zamieszkać w człowieku, to jest finał ewolucji, tak? To możemy zaczynać grę od nowa, bo już się stało wszystko. I to jest to, nie? Czyli Bóg może wziąć kolejny oddech. Oddechnąć spokojnie. Udało się, tak? Lecimy od nowa. Zebraliśmy doświadczenie i tworzymy nową wersję, no nie? Przechodzimy przez punkt zero, przechodzimy przez punkt zero pola toroidalnego, czyli kasujemy pamięć o starym wszechświecie i na bazie informacji zebranych z tej wersji tworzymy nową wersję i znowu się bawimy od zera. I to jest nieskończoność, moi mili. No. Tym pięknym akcentem życzę Wam wszystkiego, co dobre. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. I dawajcie sobie szansę. No. I zapraszam Was na grupy i wszędzie. No. To pa.